To poprosimy o wyjaśnienie, z jakim zjawiskiem mamy dzisiaj do czynienia, na czym polega, w jaki sposób można je obserwować, jak często występuje. Dzisiaj obserwujemy częściowe zaćmienie Słońca w Sielcach. Zaćmienie występuje stosunkowo często, jeśli bierzemy pod uwagę całą kulę ziemską od 3 do 5 razy w roku. Natomiast z perspektywy naszej, czyli z perspektywy mieszkańca Siedlec, to zaćmienie nie jest aż takie częste. Następne będzie 10 czerwca 2021 roku. Z mniejszą fazą, tak, 6 lat trzeba poczekać na następne i też częściowe tylko. Dzisiaj ścieżka całkowitego zaćmienia dzisiaj przebiega na Morzu Norweskim, obejmuje mniej więcej Wyspy Owcze, właśnie te tereny między Norwegią a Islandią. No, u nas jest faza zaćmienia równa 71%, to znaczy, że 71% długości średnicy tej tarczy słonecznej jest zakryte. Wcale to nie znaczy, że takie pole jest zakryte, to jest często mylone właśnie w mediach, więc chciałem to wyjaśnić. Jest zakryte w tej fazie maksymalnej, oczywiście było zakryte 65% pola tarczy słonecznej, 35% około było odkryte. Widzieliśmy taki cieniusieńki sierp, taki mini księżyc właśnie stał się z tarczy słonecznej. No i to wszystko dzisiaj obserwowaliśmy w różnych technikach obserwacji, z użyciem różnych filtrów, z filtrem H-alfa. W jaki sposób powinno się przede wszystkim powinniśmy obserwować bezpiecznie. Mamy specjalne filtry słoneczne, takie ND5, które bardzo mało przepuszczają światła. Mamy filtr H-alfa, mamy specjalny teleskop, który jest do słońca, który pokazuje protuberancje, czyli wybuchy, wyrzuty materii gwiezdnej w przestrzeń kosmiczną i również jednocześnie zaćmienie, także to był chyba niesamowity widok. Również metoda projekcyjna, nasz kolega właśnie Paweł rzutował cały czas obraz tarczy Słońca na taki duży ekran, to mogliśmy obserwować również w taki sposób, także no można też było przynieść jakieś różnego rodzaju filtry tak zwanej domowej roboty, ale też profesjonalne, na przykład od masek spawalniczych. Przecież kiedy spawamy, to światło też jest bardzo duże i musimy je wytłumić. W związku z tym odpowiednie filtry też tutaj są potrzebne. Zrobiliśmy wspólne obserwacje tutaj właśnie z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym. Cieszę się, że tak się nam współpraca układa. No, jesteśmy młodym stowarzyszeniem, tutaj działamy na terenie Siedlec, obserwujemy niebo. No i fajnie, że ludzie też jakby odbierają i to, co my chcemy przekazać, cieszę się z tego, że razem z nami obserwują właśnie to zaćmienie, to zjawisko. Także zapraszamy jednocześnie na kolejne zjawiska astronomiczne i będziemy o nich oczywiście na bieżąco informować na naszych stronach internetowych. Także cieszę się, że dzisiaj jest taki sukces, prawie 1500 ludzi.